przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt Komisji Bezpieczeństwa, bardzo bym poprosił przewodniczącego komisji o przedstawienie. W sprawie przeznaczenia środków z zadań priorytetowych na 2013. Przeznacza się środków z zadań priorytetowych na 2013 Proszę. Punkt pierwszy, zakup materiałów edukacyjnych dzieci w ramach realizowanych zadań szkoły w placówkach oświatowych, zakup materiałów stosownych niezbędnych do likwidacji szkół. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie, finansowanie zakupu materiałów dla Wydziału Kulturowego Komendy Miejskiej Policji pozwoli podnieść poziom edukacji dzieci oraz podnieść stan bezpieczeństwa. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Ja mam pytanie, Panie Przewodniczący, odnośnie podziału tych środków. Bo tu są dwa zadania, mamy kwotę 5 tysięcy złotych i chciałbym wiedzieć, w jakich wysokościach to poszczególne zadania, ta kwota będzie rozdysponowana. Czy mamy wiedzę? Panie, dwa tematy są, to jest jedno zadanie, właśnie chcieliśmy, że tak powiem. Jeżeli tam pragnie założyć 30 zł na jedno czy na drugie, a taką wiedzą, które nie będzie. Główne zadanie są materiały edukacyjne. Czyli można rozumieć, że 3/4 kwoty pójdzie na te materiały, a pozostałe na aparat. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Ja nie widzę, może ja jeszcze odczytam w takim razie. Dotyczy wniosku zadań powierzonych Bezpiecznym Kraków oraz zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe. Mając na uwadze prawidłowość działań związanych z planowaniem i realizacją zadań ze środków finansowych będących w dyspozycji dzielnicy miasta Krakowa, zwracam uwagę na konieczność przestrzegania obowiązujących w tym zakresie procesu. Środki finansowe zadań powierzonych Bezpiecznym Kraków należy przeznaczyć na realizację lub współfinansowanie zadań ściśle związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców na terenach poszczególnych dzielnic. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nie będzie akceptował wniosków dotyczących zakupów materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu informacyjnego dla Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej. Przyjęte do realizacji przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zadania priorytetowe poprzedzone zostaną wnikliwą analizą i odnoszą się zarówno do techniczno finansowych możliwości realizacji zadania, regulacji stanu prawnego, weryfikacji kosztów, jak i wnioskowanego zakresu rzeczowego ze szczególnym uwzględnieniem zapisów paragrafu 5 ust. 1 statutu poszczególnych dzielnic, w których zgodnie dzielnica planuje zadania priorytetowe służące zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb społeczności lokalnej. W związku z powyższym, to jest pismo, które dotyczyło innego zadania, ale bardzo podobnego, w związku z powyższym zwracam się z prośbą o zmianę zakresu zadania priorytetowego dla Straży Miejskiej pod nazwą zakup latarek profesjonalnych do wyposażenia patroli nocy oraz kserokopiarki. Zadanie zostało przyjęte, zrealizowane, przewodniczący. To zadanie. To zostało zrealizowane. Już odpowiem panu. To zadanie dopiero zostało przyjęte, ale nie zostało zrealizowane. Natomiast nie zostało jeszcze na ten moment zrealizowane i nie wiem, czy zostanie zrealizowane po ostatnim spotkaniu ze skarbnikiem, który potwierdził, że nie będzie podpisywał umów związanych z tym. Ale już odpowiem panu, no, ale tu jest jasno. Wniosków dotyczących zadań powierzonych Bezpiecznych Kraków oraz zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe. Panie Przewodniczący, proszę nie ma problemu z manipulacją. Ale dlaczego pan ma manipulować? Dlaczego pan wchodzi w słowo? Ja teraz mówię, proszę, przeprosiłbym bardzo. No. Jeżeli sam mówisz. Ja nie manipuluję radą, ja przeczytałem pismo. Ja przeczytałem tylko pismo, które podpisał pan Adam Młot 22 sierpnia 2012 roku. I odpowiadam państwu, skarbnik na ostatnim spotkaniu zapewnił, że nie będzie realizował zadań związanych z dofinansowaniem, będzie za każdym razem wetował zadania, które stanowią zadania bieżące, dofinansowane dla wszystkich służb mundurowych, nie związanych z miastem Krakowem. Bo w Straży Miejskiej, jak pan wie, jest jednostką gminną. To jeszcze bardzo inna sytuacja. I dlatego po roku 2010, jak pan doskonale wie, czas był odpowiedni, bo przekazaliśmy bodajże w miesiącu maju na komendę Policji Drogowej 500 zł na zakup szar do suszenia. 2100. No, rzeczywiście. I to zadanie nie zostało zrealizowane, bo nie uzyskało pozytywnej akceptacji skarbnika. Dlatego, jeżeli Państwo to przegłosują, również uważam, że istnieje poważne ryzyko niezrealizowania wyżej wymienionego zadania. Proszę bardzo. Ja w sentencji jest napisane, chodzi o kserokopiarki, papier, ksero i inne rzeczy, które są na początku, co pan czytał. To są rzeczy edukacyjne i tutaj będzie pozytywna opinia Wydziału Zarządzania i Dyrektora. Dyrektor jest tylko pan młody, nie dyrektorem.
jest inny dyrektor, czy pan może do Straży Miejskiej. I to nie są mowa o tych zadaniach, o których to jest tam napisane tak na porządku podwórka, tak mówię. Papier i inne rzeczy były faktycznie nie przed naszą dzielnicę, to jest fakt również, tylko przez inne dzielnice, bubany, serotonery i inne rzeczy były uchowione, bez wyższego no, głównie o to chodziło, żaluzje i inne rzeczy. Natomiast u nas takiej możliwości nie ma, żeby takie rzeczy realizować, tu edukację i zachować bezpiecznie dla dzieci i młodzieży, także... Już pan mi odpowie, pan może to tylko ten, ale sprzęt informatyczny, no to jednak zakup aparatów cyfrowych wchodzi w ten zakres. Dlatego mówię, istnieje naprawdę poważny ryzyko, że każdy tego nie przyjmie i tak jak mówię, tak jak było wtedy, daje na ten tego, czy te środki... Taka sama sytuacja, jak pan przewodniczący przeszkodził końcówkę tego, że również samochody inne jest, uzyska pozytywną opinię to... i uzyska pozytywną opinię również to zadanie. Nie wiem, znaczy ja nie mówię, że nie uzyska pozytywnej opinii, proszę pana. Ja nie wiem, czy uzyska, czy... Natomiast pan wie, że każdy powinien być jest skarbnik. Stoi na stanowisku, że nie wolno. Być może nie będzie skarbnika, nie wiem, ktoś to być może będzie w stanie. Natomiast na pewno, jeżeli to trafi w ręce skarbnika, zapewniam państwu, zadanie zostanie cofnięte do realizacji. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze pytanie, czy komisja przyjmując ten projekt uchwały wiedziała o tym piśmie? Tak, czy oczywiście. Jasne. I chcę się upewnić. Wydział Ruchu Drogowego to jest komenda Komendy Miejskiej, mieści się przy ulicy nie, Lubicz, gdzieś tam? Nie, częściowo jest u nas na tej dzielnicy w tej chwili, bo jest rozdzielone. Rozdzielone już. Częściowo... Ale nie mamy pewności żadnej, że... Załoga jest u nas również na dzielnicy. Że ta kwota... A ile osób załogowa jest? Przekazana na Mogilską i że te środki będą na naszej dzielnicy, to po pierwsze, tak? Nie ma tej pewności. Bo będą... Szkolenie odbywa się i realizują również, również u nas. Przede wszystkim mamy, że tak powiem, więcej tego jest lokowane u nas niż dzielnicy. Ale nie jest to. To żeby całą drogę ulokować na terenie dzielnicy u nas. Nie, ale pytam dlatego, żeby to są środki naszej dzielnicy, więc skoro mamy edukować dzieci z innych dzielnic, to może inne dzielnice też się dołożą. Albo kupować aparaty fotograficzne dla całego Krakowa. No bo ty... Do Komendy Miejskiej bo jest prowadzenie. Ja nie chcę za tym, żebyśmy lokowali środki w komisariacie naszej dołożyć. A poza tym dotyczące w świetle tego pisma, to ja mam obiekcję. Po pierwsze, że rzeczywiście to jest sprzeczne z tym, co skarbnik widzi i jaką ma potrzebę. A po drugie, no, jeżeli kwota 5 000 zł, 3/4 tej kwoty ma być przeznaczone na materiały edukacyjne, czy to nie są wyrzucone pieniądze? W takim wymiarze. Edukacja dzieci i posiadanie bezpieczeństwa jest wyrzucane. Nasze oszczędności w stosunku do policji to są momentami absurdalne. Ja to na przykładzie powiem. Na takim głupim przykładzie, aż do przesadnej. Proszę państwa, około miesiąc temu uroczystości były na 6. Komisariacie Policji z okazji 10-lecia utworzenia komisariatu. Reprezentował nas pan tam przewodniczący Rady Dzielnicy. Ja się, muszę powiedzieć, to wstydziłem. Ja tam byłem z innego powodu, nie jako radny. Zaproszony. Proszę państwa, jeżeli się idzie na taką uroczystość, to przynajmniej pasowałoby kartkę wziąć jakiś list gratulacyjny w opłatkę go i przynajmniej wręczyć, żeby godnie reprezentować nas tam po tak jak inni tam robili. A czy jest inni z żadnym przewodniczący dzielnicy tego? A to to szkoda. No, a to byli, nie, to normalnie, nie, ale panie przewodniczący, i nie stać nas jeszcze na jedną opłatkę za 8 zł, bo wiem, że tyle kosztuje i jakie wydrukowanie. To samo, ileś razy pan tutaj mówił, udawania do takich miesiąca, że my tak najwięcej wszystkich dzielnic wydajemy na policję. Było sprawozdanie, przedstawiał komendę.
jakoś pan nie protestował, że my w ogóle nie jesteśmy. Nie jesteśmy w ogóle, proszę pana. Nie było tam żadnego w czołówce. Nie przypominam sobie, żeby było w czołówce. Jesteśmy w czołówce, naprawdę, jesteśmy w czołówce. Dziennica dziewiąta, która jest w tym komisariacie, nie na imię. Tyle z mojej strony. Dobrze, proszę, może ustalać jakieś głosy. Nie widzę, bo to poddaję pod głosowanie. To jest za przyjęciem uchwały. Kto jest przeciw? 5 głosów. Stwierdzam, że uchwała nie została. Dziękuję. A kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 7. Najlepiej by być. Stwierdzam, że uchwała nie wiedziała prezesa. Nie, to, ale niech pan prosił bym bardzo. Nie, nie, no ale nie, no, fakt, no 5 tysięcy poszło na urodzinę. Jeszcze chciałbym do pana, poza panem, który to było bardziej spotkanie, sam pan Wieniawgany, poza panem i panem prezesem, udzielili, przypominam sobie, żeby ktoś oficjalnie składał życzenia, bo nawet naczelnik, komendant miejski policji nie przyjął żadnego listu deklaracyjnego, więc niech pan nie opowiada rzeczy, które... Ale, to już dopowiem panu duchowny, ale na to, żeby na 30-lecie dnia pan wręczył list deklaracyjny... Ale odpowiada pan, to była inna forma. Ale policja to jest coś gorszego niż... Nie, nie jest gorsze, nie jest gorsze. Była przewodnicząca... A skąd pan wie, to była jakaś mała przewodnicząca?